Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, piątek, także w Ewangelii mamy o tym, jak było z narodzeniem Pana Jezusa. Nie było lekko. Na szczęście święty Józef okazał się człowiekiem odpowiedzialnym. Stał się obrońcą życia Maryi, przede wszystkim małego dziecięcia. I w tym roku mamy rok świętego Józefa. Chociaż jest to nas znak, że możemy zapraszać świętego Józefa do tego, aby nas otoczył swoją opieką i obroną. Żeby nas przeprowadzał bezpiecznie przez trudne doświadczenia niebezpieczeństwa śmierci. Tutaj od tygodnia jestem i mam widoczny krzyż przed sobą. Proszę, zobaczcie. Kiedy przybyłem tutaj tydzień temu, w piątek, patrzyłem się z mojego łóżka w ten krzyż. Na dole jak lampa świetlna, zapisane wyjście ewakuacyjne. W tym krzyżu jest nasze zwycięstwo, jest nasza mądrość, moc. I w tym krzyżu proszę przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.